Teraz jestem też na prywatnej działce, chcę podkreślić, że prawo jakie mamy, takie mamy i zmusza nas to do łażenia, to nie samowolnie, tylko gdzieś na działkach prywatnych, tam gdzie mamy zgodę właściciela terenu, tam gdzie mamy zgodę lasów państwowych, tam gdzie mamy zgodę konserwatorską, tak. To nadmienię, żeby już nie było, że zaraz o 6 rano ktoś tam zapuka do drzwi. Pukać może, zapraszam. Ma wszystko jest odpowiedni blake, tak. No i od nowego roku będziemy chodzić na kitach, tak? Następne filmiki chciałbym pokazać, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej z nowym rokiem. Chcę pokazać całą drogę od pozyskania pozwolenia od właściciela terenu do czasami do tylko powiadomienia konserwatora, że mamy zamiar chodzić na działkę, która no nie jest wpisana do rejestrów i wbrew pozorom nie jest wymagane pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie tam poszukiwań, tak? Więc ale poinformować go należy, żeby jakiś tam papier wystawił, jakieś pouczenie, bo nadgorliwy pan milicjant przyjedzie i powie, że nie ma kwit od konserwatora, a kwit od właściciela gruntu mu nie wystarczy i już mamy ciąganie po sądach. I tak to pewnie będzie wyglądało z nowym rokiem, bo mało kto mówi o tym, że nowa ustawa nie tylko będzie narzucała kodeks karny wykroczenia, tylko ma główny cel. Powstaje w tej nowej nowelizacji Fundusz Ochrony Zabytków. Ten fundusz, tą skarbonkę trzeba czymś wypełnić. Wypełnienie tej skarbonki to będzie po prostu karanie, mandatowanie deweloperów, którzy mają inwestycje na zabytkach i wyrabiają się z remontami w terminach. To będzie ganianie detektorystów na polach, to będzie męczenie prywatnych muzeów, to będzie narzucanie konserwacji, narzucanie kar i wymogów na prywatne kolekcje, na prywatne zbiory, które są wpisane do rejestru, bo ktoś sobie kiedyś takie kuku zrobił. Wpisał sobie do rejestru. Więc nie jest to nowelizacja dla obywatela. Jest to nowelizacja dla zapewnienia skarbonki, jaka powstała pod nazwą Narodowy Fundusz Zabytków. Fajnie, że on powstał. Naprawdę fajnie, bo to było bardzo potrzebne, żeby te pieniądze się znalazły na ochronę jakichś tam zabytków, na jakichś tam kamienic, ulic, pomników. Ale nie tym kosztem. Mamy 100 tysięcy poszukiwaczy. I teraz wyobraźmy sobie, że jakby zalegalizować te 100 tysięcy poszukiwaczy, którzy by, nie wiem, założyli związek jak Wzór Łowiecki czy Koła Wędkarskiego, które wprowadzałoby jakieś roczne składki, miesięczne składki do Skarbu Państwa, to już ta statystyka się zmienia, tak? Bo tu wyliczają statystykę, że ze 100 tysięcy mandatując tyle i tyle, w pierwszym roku chcą zbierać 16 milionów złotych na ten fundusz. Z 20%, które niby ma zapłacić te 100 tysięcy. No to wyobraźmy sobie, jakie to będą kary, jakie to będą mandaty. A co gdyby to byli jednak ludzie zrzeszeni, którzy opłacają składki, szkolą się, płacą Skarbowi Państwa, tak? Państwowym instytucjom na zlegalizowanie takiej działalności. To już nie byłoby 20% ze 100 tysięcy, tylko raczej byłoby już 80-90% ze 100 tysięcy. Więc może do nich trzeba uderzyć, że tak powiem,
z rachunku finansowego, czyli pokazać, że źle oszacowali ten rynek, jaki jest detektorysta, tylko nie karami, nie kijem, a marchewką może. I to byłoby uprzeciwiło wiele osób. Tak? No nie archeologów, nie te grona archeologiczne, które na tym jest stratne i będzie nas zawsze miały za wrogów. Pozdrawiam wszystkich archeologów, z którymi współpracuję, bo kokosów nie robią, robią uczciwie swoją robotę, a firma jakaś tam, powiedzmy X, która uwalnia działki pod inwestycje, to wiadomo. Na tym świat się kręci, w tych nowych realiach się odnaleźć będziemy musieli, trzeba pokazać, że jest to możliwe. Pod wiatr w oczy, ale da radę to zrobić, tak? Da radę to zrobić, da radę chodzić legalnie, niezależnie jakie to prawo jest, ale jest. I do tego polecam. Polecam zagryźć zęby, połazić po urzędach. Teraz jest dobry motyw na to, bo szybko się to nie zmieni. Teraz jest dobry motyw, żeby zacząć organizować sobie zgodę od właściciela, od właścicieli pól, od właścicieli gruntów, lasów. I szturmować konserwatora, szturmować zalewając ich zgodami, pozwoleniami, żeby widzieli, że to nie jest tak, jak nas rysują, że to nie są ludzie, którzy nie obchodzi prawo, tak? Oni chodzą, bo chodzą, a nie dają się przed siebie. Tak nie jest.